tym odcinku mam dla Was słodziutkie przepisy z wykorzystaniem magnolii. Myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Tym bardziej, że magnolia już kwitnie, więc spieszcie się, żeby zdążyć z nich skorzystać. Ale też przypominam o łapce w górę, subku i dzwoneczku, a także jak ktoś może o wsparciu kanału. Wszystko jest w opisie pod filmem. Zapraszam! Przepisy na kulinarne zastosowanie magnolii. Sok z magnolii. 1 szklanka cukru, 1 szklanka wody, 1 szklanka pokrojonych płatków magnolii. Sok z cytryny i ja do takich syropów dodaję też cienko obraną skórkę z cytryny, która świetnie podkreśla kwiatowy smak i nadaje fantastycznego charakteru. Zagotuj wodę i wrzątkiem zalej drobno pokrojone płatki magnolii. Można dodać od razu skórkę z cytryny i sok z cytryny. Odstaw pod przykryciem do wystudzenia lub nawet na 24 godziny. Po tym czasie odcedź napar, dodaj cukier i podgrzej aż do rozpuszczenia cukru do lekkiego zagotowania. Jak tylko zacznie się gotować, od razu wyłącz gaz i przelej do słoików lub butelek. Słoiki szybko zakręcamy i odstawiamy do góry dnem, aby się zassały. I teraz nic, tylko dodawać do herbatki lub samego pić. Smażone płatki magnolii. Płatki kwiatów magnolii, około 100 g mąki pszennej lub orkiszowej. 3 łyżki cukru waniliowego, 1 jajko całe lub 2 białka. Do tego dodajemy 3 łyżki mleka, 2 łyżeczki ususzonych i rozdrobnionych płatków róży, chociaż można je pominąć, cukier puder do posypania i olej do smażenia. Robimy ciasto jak na naleśniki, dodając do środka rozdrobnione płatki róż. Obtaczamy każdy płatek magnolii w cieście i wrzucamy pojedynczo na olej. Jak ciasto się zrumieni, wyciągamy i osuszamy na ręczniku papierowym. Podajemy posypane cukrem pudrem. Teraz mam dla Was nalewkę na czerwonym winie. 2 kwiaty magnolii, 450 ml półwytrawnego wina. Najlepiej bez siarczanów i żadnych dodatków. 200 ml alkoholu 40%, takiej dosyć dobrej wódki. 100 g drobnego cukru i laska wanilii. Zbieramy kwiaty, zanim całkiem się rozwiną. Najlepiej jak będą jeszcze w formie pąków, tuż przed rozwinięciem się. Płatki kroimy na cienkie paski. Wrzucamy do słoika. Pokrojone płatki zasypujemy cukrem, dodajemy pokrojoną na mniejsze kawałeczki laskę wanilii oraz wlewamy wino i alkohol. Słoiki zakręcamy i potrząsamy, aż składniki się wymieszają. Tutaj zwłaszcza dotyczy cukru, by po prostu się rozpuścił. Odstawiamy na 14 dni. Po tym czasie przelewamy wszystko, najlepiej do ciemnych buteleczek. Gotową nalewkę odstawiamy na rok w chłodne i ciemne miejsce. A teraz coś dla zwolenników białego wina. Potrzebne będą 4 kwiaty magnolii, 700 ml wytrawnego lub półwytrawnego białego wina, 200 ml spirytusu 95%, 100 g cukru, fajnie smakuje z cukrem kandyzowanym, białym. Kwiaty kroimy na małe paski. Wszystkie składniki wrzucamy do słoika i zalewamy spirytusem i winem. Zakręcamy, słoik potrząsamy, aby cukier się rozpuścił. Odstawiamy na minimum 14 dni. Po tym czasie filtrujemy i przelewamy do ciemnych buteleczek. Odstawiamy w ciemne i chłodne miejsce na rok. A na zakończenie mam dla Was lody z magnolii. To taka wisienka na torcie. Potrzebujemy 500 ml śmietany 30, około 100 g cukru. Jeśli ktoś nie lubi takich słodkich, można dać na przykład 80 g. W zupełności wystarczy. 1 laska wanilii, 2 żółtka, 2 łyżki białego wina. Do tego przepisu użyć najlepiej płatki magnolii lekarskiej, japońskiej, nagiej lub gwiaździstej. Śmietanką zalać płatki magnolii i przeciętą laskę wanilii. Podgrzać na malutkim ogniu, ale należy pilnować, aby się nie zagotowała. Zostawiamy pod przykryciem do ostudzenia, po czym odcedzamy. Żółtka ubijamy z winem i połową cukru na gładki krem. Śmietankę magnoliową ubijamy z połową cukru. Łączymy z masą z żółtek i wlewamy, jeśli ktoś ma, do maszyny, do lodów. Jeśli nie, to wstawiamy na godzinkę do zamrażalnika. Wyjmujemy, miksujemy i znów wsadzamy do zamrażalnika na 2-3 godzin. Po tym czasie powinny powstać puszyste lody. Dziękuję za oglądnięcie kolejnego odcinka. Jeśli Wam się podobało, dajcie łapkę w górę i zasubskrybujcie mój kanał. Będę mega, mega wdzięczna.
Wiedząc, że Wam się podoba to, co robię, dostaję powera do nagrywania dalszych filmów. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pa, pa!